Ale że... Okej. Okay. Ilu cukierników na świecie? Tyle różnych receptur na ciasto kruche. Ale żaden z nich nie powie wam, że ma tylko jedną i uniwersalną recepturę pasującą do każdej sytuacji. Nie. Ponieważ każda receptura da inny efekt. Jedne wyprodukują ciasto, które będzie bardzo zwarte i zbite, inne z kolei porowate. Niektóre nadają się wspaniale do słodkich deserów, inne z kolei do słonych. Ciasto kruche ma wiele twarzy. Ja przedstawię wam cztery różne receptury, które mają jeden wspólny mianownik, a w zasadzie dwa. Zawierają duże ilości masła oraz mąkę pszenną 450. Zacznę od pierwszego kruchego. Pierwsza receptura jest na kruche z dodatkiem mleka. Ja na nie mówię kruche mleczne. Zaczynam od utarcia masła z cukrem pudrem. Pamiętajcie o tym, że masło dobrze, gdy jest pokrojone w kostkę, dobrze, gdy ma temperaturę pomieszczenia. To znacznie przyspiesza cały proces. Gdy cukier zniknie, dodaję mleko. I tutaj się zupełnie nie szczypie. To jest mała ilość mleka, która spokojnie zostanie wchłonięta przez masło. Następnym krokiem jest dodanie żółtek. I to jest już ostatni element przed dodaniem mąki. Samo mieszanie będzie trwało już tylko chwileczkę. Mąkę dzielę na dwie tury. Gdy pierwsza zostanie wchłonięta, dodaję drugą. Całe ciasto wyrywam dosyć krótko, a przestaję mieszać w momencie, kiedy jeszcze widoczna jest w nim mąka. Finalne mieszanie wykonuję już na stole, formując ciasto w wałek. Wszystkie ciasta kruche mają jedną wspólną cechę. Muszą być schłodzone przed użyciem, dlatego to również trafia do lodówki. Następne w kolejności jest ciasto kruche o nazwie Sable Breton, bo pochodzi z Bretanii. Zaczyna się bardzo podobnie, od utarcia masła z cukrem. Tylko tym razem nie jest to cukier puder, a cukier kryształ. Ma to diametralne znaczenie przy zachowaniu w piecu. Ten cukier do końca nie wymiesza się z masłem i będzie w formie nie do końca rozpuszczonej. To ma wpływ na jego karmelizację w piecu. Będzie karmelizował się punktowo. Teraz czas na żółtko. Mieszanie trwa już tylko moment. Ale w odróżnieniu od ciasta kruchego z mlekiem, tutaj sypkie składniki dodam już ręcznie. Najpierw wymieszam z mąką sól i proszek do pieczenia. I stosuję tutaj identyczną zasadę. Jeżeli zaczyna już znikać pierwsza partia mąki, dodaję następną. Klasyczną metodą przygotowania sable breton jest doprowadzenie go do stadium kruszonki, mieszając po prostu jakimś płaskim narzędziem, a następnie ręcznie dogniatając do konsystencji zwartego ciasta. Spójrzcie, że nawet w tym momencie to ciasto jest lekko porowate. Podobnie jak w przypadku ciasta kruchego z mlekiem, to również musi trafić do lodówki do schłodzenia. Ja akurat lubię uformować ciasto kruche w wałek, ale to nie jest must, to nie jest konieczne. Wy możecie zrobić z tego płaski placek. Trzecim ciastem, które przygotowuję, jest pâte brisée. To, co odróżnia je od pozostałych, to fakt, że nie ma jaj i cukru. Tutaj elementem, który łączy ze sobą suche składniki, jest masło i bardzo zimna woda. Ta woda dodawana jest trochę na oko, do konsystencji. W przypadku ciasta pâte brisée nie musicie do końca miksować tego masła. Jego kawałki są wręcz mile widziane w strukturze ciasta. No zobaczcie, jak powinna wyglądać ta konsystencja przed zagnieceniem w wałek. Ostatnim rodzajem ciasta jest klasyczny brytyjski shortbread. Ciasto zbudowane w relacji 3-2-1. Trzy części mąki, dwie części masła, jedna część cukru. Tutaj robię delikatną wariację, bo zdjąłem odrobinę mąki, zastąpiłem ją mielonymi migdałami. Jak zauważycie, to ciasto nie zawiera jaj. Jest bardzo maślane i intensywne w smaku. Nadaje się do upieczenia chrabatnika nawet o grubości 2 cm. W mojej cukierni używam tej receptury do robienia kruszonki i właśnie tą formą ciasta kruchego posłużę się w tym odcinku. W moim teście przygotuję dwa herbatniki z każdego rodzaju ciasta. Zaczynam wałkować schłodzone ciasto kruche z mlekiem. Zobaczcie, że nie używam mąki do podsypywania. Staram się opóźnić ten moment, o ile tylko mogę. Każdy dodatek mąki do ciasta kruchego w czasie wałkowania zmienia jego strukturę, zmienia jego recepturę. Sprawia, że ciasto jest sztywniejsze po wypieku. Jakąkolwiek resztkę z ciasta kruchego możecie swobodnie zamrozić i przechować nawet do 4 tygodni, by potem użyć go w jakimś innym wypieku.
Drugim w kolejności jest sable breton. Zobaczcie w przekroju, jak jest porowate. To jest dowód na to, że ciasto nie zostało wymęczone w mikserze, że było tak naprawdę zagniecione ręcznie i bardzo delikatnie. Tu również staram się nie podsypywać ciasta mąką w czasie wałkowania, jednak sable breton jest bardziej miękkie, jest bogatsze w tłuszcz i nawet minimalne podsypywanie jest niestety nieuniknione. Zwróćcie uwagę na to, że po każdym przejechaniu wałkiem tak naprawdę podnoszę ciasto i przesuwam w bok. To minimalizuje efekt przyklejania się do stołu. Sable breton również wycinam dwa herbatniki i układam je na blaszę. Trzecim w kolejności ciastem jest pâte brisée i od razu widać, że jest zupełnie innym ciastem, ma inną strukturę. Jest bielsze, jest mniej zwarte i jest bardzo kleiste. To jest ciasto o dosyć dużej zawartości mąki, ono będzie się jednak ciągnąć w czasie wałkowania. No i kolejne dwa dyski lądują na blasze. Czwartym i ostatnim jest kruszonka, czyli klasyczny brytyjski shortbread. Dla odmiany tutaj z kruszonki wyciskam dwa dyski bezpośrednio na blachę. Tak przygotowane ciasta wkładam do rozgrzanego pieca. Wszystkie kruche ciasta staram się piec w temperaturze do 160 stopni, a najchętniej niżej, do uzyskania złotego koloru. Tą próbę wykonuję w temperaturze 155 stopni Celsjusza. Czas pieczenia tak naprawdę określi koloryzacja ciastka w piecu. Moje próby odpiekałem przez 12-14 minut. Pamiętajcie o tym, że oczywiście czas pieczenia zależy od wielkości ciastka kruchego. Im większe, tym dłuższy czas pieczenia. Zobaczcie, jak różne efekty dają różne receptury na ciasto kruche. Każde jest zupełnie inne. Każde ma też inny stopień koloryzacji. Pierwsze, ciasto kruche z mlekiem. Jest zwarte, jednolite i dosyć sztywne. Jest piękne w przekroju. Widać złocisty kolor. To ciasto jest doskonałe do korpusów słodkich tart. Kolejnym jest sable breton. Zobaczcie na porowatość na zewnątrz tego ciastka. Ono też rozlało się lekko w piecu. Jest bardzo tłuste, a dzięki proszkowi do pieczenia jest również porowate. Świetnie nadaje się jako ciastko do herbaty czy spód pod monoporcie. Trzecie w kolei to pâte brisée. Zobaczcie, jak jest jasne. Nie ma cukru, więc ta koloryzacja była dużo mniejsza. Jest także puste w środku. Zachowuje się troszeczkę jak ciasto francuskie. Jest blade i słone i nadaje się do słonych albo bardzo słodkich tart jako balans smakowy. Ostatnia próba to kruszonka, czyli shortbread. Zobaczcie, jak ładny kolor uzyskuje. Jest taki złocisty, nieprzepieczony. Jest też bardzo delikatna, nie zawiera jaja, więc jej konstrukcja jest bardzo krucha. Zobaczcie na łatwość, jaką przełamuję go przed kamerą. Shortbread nadaje się idealnie jako herbatnik krojony po odpieczeniu w kostkę, albo jako zwykła kruszonka, którą posypujecie chociażby szarlotkę przed pieczeniem. Niezależnie od receptury, którą wybierzecie, pamiętajcie o przestrzeganiu kilku naczelnych zasad. Po pierwsze, kruche mieszacie bardzo krótko. Po drugie, składacie je przed pieczeniem. A po trzecie, minimalizujcie ilość mąki do podsypywania w czasie wałkowania. Nie zmieniajcie receptury na kruche. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę rozwiał Wam wątpliwości, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chcecie zobaczyć praktyczne zastosowanie takiego ciasta, to zerknijcie tutaj pod linkiem do szarlotki. Są tam wciśnięte aż dwie receptury na dwa różne kruche. Jeżeli podejmiecie wyzwanie i odpieczycie kilka swoich kruchych, proszę podzielcie się komentarzami pod tym filmem. Wielkie dzięki!